Trzymam przed sobą twój nowy, jeszcze gorący album Zaczarowane Miasto. Album składa się z 3 płyt i oczywiście ciśnie mnie zapytać, która z nich jest dla ciebie najważniejsza, choć wydaje mi się, że wiem. To pewnie ta, na krążku której włączyłeś Full Color, zgadza się? Tak jest, jest to moja nowa płyta i to jest główny krążek w tym pudełku. A dwie pozostałe płyty co zawierają? Na drugiej płycie CD nagranych jest 12 moich największych hitów live, a na płycie DVD znajduje się 5 utworów instrumentalnych nagranych na koncercie w Gdańsku w 2006 roku oraz 3 wideoklipy do piosenek z najnowszej płyty. Co kryje się za literkami wmontowanymi w grafikę płyty? SL to chyba ty, a XL? To jakiś tajemniczy X, czy też może rzymska 40? Właśnie ten 3-płytowy album podsumowuje 40-lecie mojej muzycznej twórczości. Miałeś nowy rozdział, nowe narodziny, a teraz po latach nieobecności wracasz z Zaczarowanym Miastem. Czy te płyty oznaczają jakieś etapy w twoim życiu? Do płyty Nowy Rozdział moje zainteresowania muzyczne były bardzo szerokie, a wraz z nagraniem tej płyty ukształtował się już mój konkretny styl muzyczny. Natomiast płyta Nowe Narodziny, ona kończyła pewien etap, ponieważ wraz z nagraniem tej płyty rozstałem się z muzyką na dość długi okres. Natomiast nowa płyta, Zaczarowane Miasto, jest związana z moim powrotem do muzyki. Z kim nagrałeś Zaczarowane Miasto? Ja grałem na instrumentach klawiszowych. Śpiewa Zbyszek Fil. Na perkusji zagrał Tomasz Łosowski. Oraz gościnnie w niektórych utworach zagrali z nami i zaśpiewali Agnieszka Burcan, kurki i wokalizy, gitara elektryczna Marek Raduli, gitara elektryczna Tomasz Bakota i gitara basowa Wojciech Pilichowski. Okładka ściąga oko, zwłaszcza twoje charakterystyczne grafiki. Powiesz coś o nich? Są to grafiki przedstawiające Zaczarowane Miasto oraz nasze portrety, a zrobiłem je czarnymi pisaczkami, które mam w tym piórniku. Gdzie nagrywałeś album? Album nagrywałem głównie w mojej sypialni. Następnie wokale nagrałem w moim studiu, a zmiksowałem częściowo w moim studiu, częściowo w studiu mojego kolegi. A instrumenty? Czy słynny Prophet 5 nadal jest pośród nich najważniejszy? Czy ciągle przerabiasz coś po swojemu? Masz jakieś techno-nowinki? Oczywiście. Cały czas przerabiam wszystkie moje instrumenty klawiszowe. I Prophet 5 jest nadal moim głównym instrumentem solowym. Wielu klawiszowców podczas występów na żywo korzysta z laptopów. Na scenie pojawiają się z master keyboardem i komputerem. Ciebie zaś niezmiennie otaczają instrumenty, choć ich przygotowanie do koncertu zajmuje mnóstwo czasu. Dlaczego wolisz tak? Dlatego, że na co dzień zajmuję się chirurgią, a jak gram koncerty, to już jak na żywca gram na syntezatorach, no to muszę mieć ich sporo, ponieważ różne partie wymagają różnych brzmień. Natomiast częściowo posługuję się oczywiście lupami nagranymi na wieloślad. Jak powstają twoje dźwięki? Czym różnią się twoje klawisze od tak zwanych parapetów z orkiestrą Katarynu? Przede wszystkim używam instrumentów, w których kreuje się brzmienie, nie mają gotowych barw, czyli syntezatorów oraz samplerów, do których wgrywam dźwięki naturalne, na przykład mój głos lub perkusyjne jakieś uderzenia w cokolwiek. Oraz używam wokodera, jest to instrument, którym łączę mój głos z brzmieniem syntezatorów. Czarny łysy w okularach przy klawiszach to ty. Nie mogę wyobrazić sobie ciebie inaczej, z włosami i w garniturku. Masz w ogóle garnitur i krawaty? Wystąpiłeś kiedyś w garniturze? Nie mam garnituru, nie mam krawatów i nie wystąpiłem nigdy w garniturze. A mniej więcej, gdybym występował w garniturze, wyglądałbym tak jak teraz. W Zaczarowanym Mieście czarne koty pieką ciasto, a tutaj koło ciebie widzą jakąś burą panienkę. Dlaczego nie czarną? I kto w takim razie pieczy tobie ciasto? Ciasto mi piecze śrubka, czyli to jest właśnie ta szaro-bura panienka. Mam jeszcze drugą panienkę szaro-burą Zuzię oraz chłopczyka, który ma na imię Kip. Natomiast na koncertach z reguły pieką mi ciasto czarne koty. Piosenki Czerwień i Czerń oraz Miłość brzmią głębokim uczuciem, mocniej niż namiętne Przytul mnie. Czy wierzysz w miłość? Tak, wierzę. A w niebo, które czeka? Także. W Białej Perle nieźle się rozmarzyłeś i popłynąłeś. Czy na wyspę mgieł? Być może. Ten utwór powstawał, kojarzył mi się z jakąś przestrzenią morską, z szumem fal, z wiatrem, z żaglowcami, z Karaibami momentami. Także być może popłynąłem. Nie bałeś się piratów? Jestem przygotowany na każdą ewentualność. Nocny pościg. Co ciebie aż tak podkręciło?
kurs złotówki do dolara. Czy w twoim życiu jest powracający dźwięk? A może uciekający? Nie słyszę, bo mam jakiś powracający dźwięk w słuchawkach. A, chodzi o utwór powracający dźwięk. Oczywiście. I w moim życiu i w utworze jest wiele powracających dźwięków. Co zaprowadziło ciebie za chiński mur? Czy Pekin Digital Sound miał jakąś bezpośrednią inspirację? Może dziennik telewizyjny? Nie, dziennik telewizyjny nie. Natomiast oczywiście były drobne inspiracje muzyczne z dawnych lat, bo miałem na czarnych płytach trochę muzyki ludowej z Chin. A tekst mówi o Chinach, zarówno o ich kulturze, historii, jak i o współczesności. Dotyka także bolesnego problemu narodu tybetańskiego. I autor tekstu ujął to w ten sposób, że ta cała produkcja ogromna, gigantyczna, którą świat kupuje z Chin, głównie cyfrowa właśnie, elektroniczna, ona w jakimś sensie zagłusza światu, nam wszystkim, obraz Chin jako totalitarnego państwa. Dlatego tytuł jest Pekin Digital Sound. A klimatyczna Casablanca, Ramadan, ma swoją historię? Jest to historia mojego pobytu w Maroku, kiedy byłem tam w czasie postu muzułmańskiego Ramadan. Nastrój tego kraju i atmosfera tego postu spowodowały, że skomponowałem ten utwór. I znajduje się on w tej chwili na mojej najnowszej płycie. Zaczarowane miasto powstało w 1985 roku, a tutaj brzmi bardzo współcześnie. Dlaczego zdecydowałeś się odświeżyć ten kawałek i uczynić go utworem tytułowym nowej płyty? To był utwór bliski bardzo mojemu sercu i chciałem go nagrać w nowej wersji. Natomiast sam tytuł tego utworu okazał się bardzo dobry dla całego koncertu i całej mojej płyty. Czy chciałbyś zostać burmistrzem Zaczarowanego Miasta? Nie, burmistrzem nie, ale jeżeli mówimy o stanowiskach, to mogę zostać komendantem Straży Pożarnej. Album Zaczarowane Miasto jest hiperenergetyczny. Skąd u ciebie ten power? Wciąż jesteś bez ograniczeń energii? Tak. Mój centralny komputer zasilany jest z kilku potężnych galaktyk. This is the Enchanted City.